kolacja. Aha. Zapraszam na wakacje do Szkocji, stop. Zamek, Kilk Park, stop. Lord McIntyre, stop. Hurra! Jedziemy! 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 Przydałyby się dwie spódniczki Toli, najlepiej w kratę. Po co? Przecież w Szkocji wszyscy chodzą w spódniczkach. Nie, to moje, to. A to dla ciebie, o, to. Bardzo się cieszę i myślę, że na pewno zechcecie mi pomóc. Sprawa jest prosta. Proszę za mną. Popatrzcie teraz na ten zamek. O! Straszyć w biały dzień? Regularnie co 6 godzin. Od 7 wieków pojawia się tam duch mnicha pokutnika. A teraz przejdźmy na drugą stronę. Oto zamek lorda Kimleya. Obserwujcie uważnie mur. Za 3 godziny zjawi się z powrotem na murze. A teraz przejdźmy do gabinetu. Sami widzicie, chłopcy, dookoła duchy, a u mnie pusto. W tamtych zamkach pełno turystów, a mnie grozi plajta. Jedyna nadzieja, że coś wymyślicie. Ale zaznaczam, mimo że jest was dwóch, honorarium płacę jedno. Zgadzacie się? Przecież to miały być wakacje. Nie grymaś. Zgadzamy się. A więc mamy 2 wyjścia. Albo sami będziemy straszyć, albo musimy znaleźć prawdziwego ducha. Bolek! Bolek! Robi! Ściana pułapka! Widziałeś, lolku? Gdzie on się podział? Na pewno poleciał po lorda. W takim razie niech mnie szukają. Łek! Tak go nie ma. Biegnę po lorda. Ha, mam lepszy pomysł. Przebiorę się za ducha. Nigdzie nie widzę twojego kolegi.
chłopcy. Takie żarty nie ze mną. W ten sposób nikogo nie wystraszycie. Lord ma rację. Takie strachy są do niczego. Musimy znaleźć prawdziwego ducha. Wy ze mnie! Cicho bądź. Ty pójdziesz w prawo, a ja w lewo. Spotkamy się w narożnej baszcie. A co mam robić, gdy spotkam ducha? Patrzeć na cały parku. Widocznie duch poleciał prosto. Jestem uratowany. Muszę odpocząć. Lolka ani śladu. Pójdę go poszukać. Dobrze, że to nie trafiło na Lolka. Umarłby ze strachu. Był tutaj. Co tu się działo? A może spotkało to i Lolka? Udało się. Lole! Jesteś tam? Na pomoc! Ratunku! Popatrz, kto to? Duch prawdziwy. Wspaniale! A to się Lord ucieszy. Szanowny panie duchu, wychodzimy. Nigdzie się stąd nie ruszę. Od wieków miałem spokój. Litości proszę. Drogi duchu, pańskim obowiązkiem jest straszyć w zamku. Nie chcę słyszeć o żadnym straszeniu. Ja sam się boję. Wynoście się. Gadaniem go nie przekonamy. Ale mam pomysł. O! Kolej na nas. Wdrapuj się pierwszy. Dobra. Oj. Trzeba odciąć naszemu straszydłu drogę ucieczki. A widzisz, szopra nasza? Tym razem chłopcom nawet się udało. Jak to tamten? Lordzie, to był prawdziwy duch pańskiego zamku. O! Jakże się wam odwdzięczę, chłopcy. Ale zgodnie z umową, honorarium płacę tylko jedno. Depesza do nas. Czytaj. Nie mogę wytrzymać z duchem, stop. Nie śpię, nie jem, stop. Głowa mi pęka, stop. Przyjeżdżam do was na wakacje, stop. Lord McIntosh, stop. To ci heca! Jak myślisz, czy duch puści lorda samego?